Wszyscy wiedzą, że ekologia dzisiaj jest tematem z pierwszych stron gazet, jest tematem politycznym ze względu na takie zjawiska jak zmiana klimatu, globalne ocieplenie. Nie tylko w ostatnim czasie w Polsce. Dolina Rozpudy była jednym z najgłośniejszych tematów, również politycznych. I w związku z tym Greenpeace, jak 2 lata wcześniej, i tym razem przedstawił partiom politycznym 10 pytań, które złożyły się na tak zwany kwestionariusz wyborczy. Zadaliśmy im 10 pytań o najważniejsze problemy związane z ekologią, z ochroną środowiska i mieliśmy nadzieję uzyskać odpowiedź, jak to było 2 lata temu. Okazało się, że w tym przypadku, w przypadku tej kampanii, odpowiedziały nam tylko 3 partie i naszym zdaniem jest to objaw braku wiedzy, ignorancji i również lekceważenia tego, co dla ludzi coraz bardziej, również w Polsce, staje się ważne. Ale jestem przekonany, że wraz z Wami, wraz z ludźmi, dla których przetrwanie życia na naszej planecie, takim jakim go znamy, jest bardzo ważne, uda nam się w przyszłości, w czasie kolejnych lat, doprowadzić do tego, aby politycy nie potrafili zapomnieć o tym, co jest najważniejszym problemem naszych czasów.